Jest za 10 piąta. Nie patrzyłem wcześniej, to już na słońce wstawało, a coś wstawało. Wiecie, już tak... To co się pojawiało na tym momencie, no. Będę stania za daleko jeszcze, bo dopiero 15 powstaje. Ale widno już jest, no. Jak jest widno, to chwilę umyć, już pozbieram się. I wschodzi słońce. A ja właśnie się wycieram. Zawsze kurwa zimna woda wyjęła. Ale cały się umyłem. Wiecie co jest najdziwniejsze? Że jest ta 6 rano. Był wschód słońca, nie? Wiecie ile było ludzi? Oprócz mnie? Jeden gościu tylko. Gdzieś tam łaził. Jest pusto. Ja się pytam, gdzie są te tysiące turystów, co wczoraj chodziły po centrum? Ja dokarmiam taki, bo mi kromka z chleba spadła. Patrzcie, pyk. Jem. Ale frajda. Kurwa, się zleciało tego. Dobra. Fajrand. Tak więc wbiłem do parku, w którym wczoraj chciałem spać, no ale jak nie można, to nie można. Tam jakaś ruina, zameczka. Tu przed chwilą była akcja dokarmiania ptaków. No i idę. Idę ścieżką, zaraz tam pewnie wejście pod górę. I hej, echo. Godzina 9:30. Ja tak mówię orientacyjnie, żebyście mniej więcej widzieli. Tak więc wygląda droga. Ściągam sobie już bluzkę, bo wiem, że moja grzałka z tyłu będzie dawać wystarczająco mocno. No jest główna ścieżka, ale najbardziej popularna. I ładniejsze, bo są chociaż zbocza. A tam się idzie po prostu po trawie, dla tych innych. A na tej głównej, oficjalnej, to się idzie po prostu asfaltem zwykłym. Chociaż to też taki asfalt, tylko rozjebany, nie? Tu kamyki, które mogą spaść na łeb komuś. Bo na mnie jest ostrzeżenie, że mogą odpaść. Wiadomo. Kryci będą. Problem taki, czy nie wiem, czy z tej strony idzie wejść tam do góry całkiem. Bo tu wygląda choćby jakiś taki szczyt i tam jest zejście na dół. Czy trzeba będzie skręcić w lewo? Jakbym wiedział, bym nas tamty, no. Swoją drogą ludzie są nieźle pojebani, że siedzą sobie tak na krawędzi. Wiecie, mocniejszy podmuch, małe zachwianie równowagi. Jebu dół, nie? Tak widzę, że w Edynburgu też można tworzyć niektóre gry. Chuj, wejdę sobie. Co? Tak. Zamknięte. A, trzeba dzwonić, dobra. Żeby nie było, przed wejściem na stary rynek. Przez starówkę, bardziej to nazwać można to na starówkę. Tu znajdują się też takie nowsiejsze budynki. Wczoraj tam, teraz tam gdzie idę, do góry, to był niezły myl. Na razie jakoś spokojnie. Też godzina inna, tutaj byłem po południu już trochę. Teraz jest 11.
Tak więc kilka informacji jeszcze, póki jestem w Edynburgu, czyli stolicy Szkocji od 1437. Godzina 11:35. Także jeszcze ludzi mało jest. Idę jeszcze nagrać jak koleś na tej... na trąbce z koziej dupy gra. Czyli taki piłkarz jak z koziej dupy trąba. Co? Co z koziej dupy? Trąba? Nigdy tego nie słyszałem. I to jest właśnie, panie Frytku, z koziej dupy trąbka. To są te mimioki czy mimionki. Nie wiem, nigdy nie widziałem nic z tym. Jakaś bajka chyba z tym była czy coś. Tu macie Lorda Vadera. Wczoraj też to był także raczej taka stała ekspozycja. No i co no? Gościu śmiga tu. Excuse me? Spódniczki. Może nawet do łba zakuć. Transfer z whisky. Do całkiem wystawnych chaty trafiłem w czasie drogi na tą miarę główną drogę. Tu jak tu, bo to z przodu, a od tyłu wszędzie takie filary. Wszyscy mieszkają w pałacykach. Aktualizacja. Wszedłem godzinę na miejscówkę, żeby się złapać. 5 minut czekania i mam podrzutkę miałem na tego. Pod a samą autostradę już to prosto, gdzie tam trzeba użyć JR. Dobrze, idę szukać stanowiska zaraz z jakiegoś tam do łapania. Ty kurwa, w tym, jak będę w tym ruszu w Petersburgu. Ty Petru. Kurwa, no nie wiem jak to się nazywa. Petr? Pert pewnie będzie. No, jak tam będę, to zaraz idę na kawę. Spałem jakieś 4 godziny chyba. Idę, nie? Bo jest tu jest bus lane. Tu nie będę łapał stopa, ale będę już łapał na przystanku. Bo tak. Tu jest stary most. Na drugą stronę rzeki. A tam budują nowy. Właśnie się zapytałem tam, co ki państwo szło. Czy tam budują kurde nowy most, czy co się tam dzieje, bo nie widzę z daleka, nie? Dokładnie. No, mówię, że budują. Wiecie no, może taki warszawski tam spalony. Coś
Coś tam się spalił ostatnio, tego tam naprawiali potem, nie? Tak więc Perth, stolica Szkocji od XII wieku do 1437, dotarłem 14:30, nawet szybciej niż myślałem. Długo tam nie stałem przy tej nitce autobusowej, przy tej drodze. Nie nagrywałem z podróży, bo raz, że była krótka, a dwa, zmęczony. Jestem niewyspany, tak się rozmowa się tak słabo się kleiła. To sobie darowałem, nie? Ale ważne, że jestem. Kobieta jechała na tego, do miejscowości Dundee, na festiwal. A podrzuciła mnie tutaj. Mogła to w ogóle ominąć, to miasto, autostrada ma zjechała. Wrzuciła mnie w same centrum. I się pytała. Pytała się, ile czekałem, nie? Ja mówię, no, 10 minut może, nie? Ona, ach, to nie jest tak źle jeszcze, nie? Martwiła się, że czekałem długo, ale luzik był, nie? Już 20. Po francusku coś rzeczy. I słychać też, że są. Nie wiem czemu. Akurat tutaj, no, ale tak mają. Ale znaczy, że o. Salutation hotel. Przy wejściu do restauracji bonjour. Mieścinki się bawią. To jest rzeka Tay czy Tay. Pisze się T-A-Y. Tam jest most Perth, ten miastowy, najbardziej znany. Pokazało mi jakieś dwa zamki i knaj, coś tam. Znaczy to dalej szaleją. Jakaś tam taka wieża jeszcze. Tylko one są tak poza miastem trochę. Jeden jest daleko, 4 mile. Tu mi teraz wskazało jakiś tam ten bliższy, ten większy. Oczywiście to jest płatne wejście i tak dalej. Ale wejdę na most, może z mostu go zobaczę. No i mościk. 1766 go zbudowali. No to te ślady pokazywały, że za 1200 już tam coś tam było, ale to burzyło się kilka razy i tak dalej. Zamka nie widać. Nie idę, bo pokazała mi 2 mile w jedną stronę, czyli dwie w drugą, nie? Rzeka płciutka. Pokażę, mam nadzieję, że się nie spadnie ta obudowa. To by miało 4 mile, czyli jakieś 6 losów. No sorry. Ale mi się po prostu nie chce. Rzeczka płynie. Mewy oczywiście. Jakieś ludziki i hula hop kręcą. Nie wiem, o co chodzi. Tam gości na tym szaleje. Na harmonijce. Jak widzicie, takie miasteczko mam malutkie. Tu jest taki choćby główna taka do chodzenia alejka. Oczywiście Polacy są. Z was też pan nie ma, nie? Daję czadów. Cisnę. Ale ładne familoki. Takie w
kamyczkach wyłożone, zajebiste. O, tam jeszcze jeden. Ten plecak mnie wykończy. Idę na kawę, potem i będę myślał, ruszać dalej, czy kampić. Oto jest pytanie. Sytuacja wyjaśniła się sama. Otóż po wejściu do maka, zobaczeniu jaka jest kolejka, wiedziałem, że nic nie pomnie. Powstałem chyba minutę. No ale... Beznadzieja. Czyli co, idę przekampić. No to ognisko się rozpala, żebym się namachał tym, żeby to obsłużyć, bo pierwszy raz używam. Normalnie to wiecie, zapsy i wyjebane, nie? Ułożone było. Takie mało robię, że jak się kąpię, żeby nie piździało. Może się pokuszę, to sobie herbatę zrobię. Jak już tu włożę te pojemniki. Drzewo na tyle znalazłem suche, że widzicie, no. Trochę slajtaśmy dałem pod spód i raz, dwa się chwyciło. Woda gorę jak szalona. Kawka już czeka tu obok pojemniku. Jakąś gałązkę wezmę, to wyciągnę. Przechylę, przeleję. Tam w teorii 15 minut się powinny gotować. Ale tam podobno 4-5 minut, 4 minuty to już taki, wiesz, wystarczy, nie? No. Już za cholerę nie pamiętam, kiedy ja wodę gotowałem na ognisku. Jasne, chyba w tym, w 48 roku. To ogólnie jest taka ścieżka, co ludzie biegają, chodzą. Już parę gości miałem, co podchodziło pod rzeczkę. Także trochę taki przypał byłby, jakby ktoś mnie szczaił, że się pluskam z gołym tyłkiem w rzece. No ale udało się, na szybciora. A resztkę spalę, chyba skoczę sobie jeszcze po drewno, bo jeszcze widno jest. A fajny klimat taki jest, ogniskowy. Tu podobno jest spokojna miejscowość. To... No i co, trzeba łyknąć kawki. No i właśnie tego mi brakowało dzisiaj rano, jak wyszedłem z wody. A też tam nad morzem strasznie wiało, tu nie wieje, to jest wielka różnica. Ale wiecie, o, tu tak. Jedno ognisko. Już w ogóle dźwięku nie nagrywam osobno. Mam teraz tą osągę. Nie paruję nic, to... Jak się nagra, tak będzie. Musicie wybaczyć. To chyba ta. Cibo Black and White miałem ostatnio. Jak sobie brałem z tego. No nic, klikam po drewno. No co, finalnie przyniosłem tylko jedną gałąź jeszcze. Taką grubszą, bo tam już ciemno jest w lesie, a muszę trochę odchodzić od namiotu. A tu łażą ludzie, teraz dzieciaki tu na motorach jeżdżą drugi raz już. Poszukowałem sobie wodę, żeby to ognisko zalać. I co, taką nową dobitkę tu. Zeżdżę te pokruszki, cukierca i bąbę. Byłem opłukać miskę, a tu nietoperze latają już. O, dawno nie widziałem nietoperzy. U mnie w mieście latały zawsze. Rzadko było widać, a tutaj nad rzeką jest dużo tych robactwa. Może coś będzie widać, a jak nie, to podświetlę. Sobie spały gdzieś tam. Uciekły. Do świecy. No rzeczywiście, zapaliłem światło, to uciekły. No ale nic, jeszcze raz. Teraz podświetlę tak bardziej już na tym kierunku od razu. Mniej więcej teraz.
szybkie są bardzo. Światła nie lubią, dlatego po ciemku latają. No i co? Nie będę nagrywał, bo nie wiem, czy w ogóle coś widać. Nie będę te zwierzątek męczył, nie chcę, pojedzą, nie?